Siemanko kochani, dzisiaj przetestujemy sobie wszystkie soki pomidorowe. Ocenimy, który jest lepszy, który bardziej się opłaca kupić. No to cóż, przystępujemy do próby. Pierwszy będzie Hortex. Otwieramy. Nic nie napisali. A to mędy. Dobry. Lekko czuć pomidora. Sok 100%, pomidor, źródło potasu. Wyprodukowana w Polsce, zagęszczony sok pomidorowy z UE. Sok na dzień dobry. Moja ocena 5 na 10. Teraz liszki ze świeżych pomidorów. Najlepiej wstrząsnąć przed piciem. Ten jest bardziej taki paskowaty z pomidora. Niby ze solą, ale dałbym 7 na 10. Teraz mamy kotliński specjał. Pomidor, sok warzywny. Oj, się zaklinowało. Tu też tak by lekko coś było dobre, ale najbardziej to mi smakowało na razie spod dyski. Teraz te tarczynki z dodatkiem soli morskiej. Pomiesz tych dwóch, na razie pomidora w pomidorze brakuje troszkę. Tutaj bym kurwa pił, chyba nie wiem, jakieś resztki chyba soku pomidorowego wymieszanej kurwa rozcieńczony wodą. Bardzo słabo czuć pomidora. Bardzo słabo. Teraz mamy Daftona z jalapeno. Kto lubi ostre klimaty, niech pisze w komentarzach. Ten widać, że jest taki gęściejszy, reszta to takie wodniste. Ło, kurwa. A z jalapeno przesadzali chyba trochę. Za dużo tego jalapeno chyba komuś się dało. Ło, pikantne to jak masakra. Teraz mamy tymbarka. Sok pomidorowy 100%. Dla mnie tymbark i pudliski zwyciężają. Pomidor w pomidorze, czuć tego pomidora. I to tą kostkowość. A wy jakie lubicie soki pomidorowe? Z jakiej firmy? Lubicie na łagodno, czy pikantnie? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i komentować. Do zobaczenia.